Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym polecić książkę polskiej pisarki Anny Dąbrowskiej Nakarmię Cię Miłością. Jest to książka obyczajowa, dziejąca się w Warszawie. W wieczór panieński trzy przyjaciółki spotykają się w warszawskim klubie nocnym. Aby urozmaicić zabawę, każda z nich musi wykonać dwa zadania. Główna bohaterka Laura jest spokojną, cichą dziewczyną pracującą w banku, która nie lubi tłoku, nie lubi różnych takich dziwnych zachowań. Ona niestety wylosowała, że musi pocałować nieznajomego i chwycić go za pupę. Pech chce, że jej wybór pada na Tobiasza, muzyka, który gra w tym klubie. Dziewczyna spełnia to zadanie i rano budzi się w pokoju hotelowym, naga, a obok niej jest Tobiasz. Dziewczyna nic nie pamięta ze spędzonej wspólnie nocy. I tu zaczyna się cała intryga, którą Tobiasz sobie zaplanował, a w którą Laura pomału wpada. Niestety, oboje bohaterowie mają za sobą ciężką przeszłość. Każdy z nich przeżył traumę w swoim życiu i nie umie się pozbierać. Laura znajduje się w toksycznym związku ze swoim szefem, a jej rodzice zupełnie o niej zapomnieli. Natomiast Tobiasz po narkotycznych przygodach i panienkach na różne sytuacje, każdą inną, też nie wierzy w miłość i też nie chce się zaangażować w związek z Laurą. Czy ta dwójka będzie kiedyś razem? Czy dadzą sobie szansę, potem kolejną szansę? Czy nauczą się wybaczać i zapominać? Zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki. Nie zdradzę końca, ale jest naprawdę zaskakujący. Dziękuję bardzo.